Это сон уже Але послужи его скаве. И вслухай. Скарлетт, я в каждом случае просил меня отдать что-то и хотел Пану właśnie отдать. Я заставил Пану ей. Ale właśnie, myślałem, że to jest jeszcze to, że to jest skarpetkowy potwór, który zaufał, a to jest Scarlett. A to jest skarpetkowy potwór. Okej, ale następne pytanie, panie redaktorze. Czyli nie, bardzo liczy się to, że pan odzyska jego wiary i energii. I wracając z jakiej poważnie do tej naszej rozmowy, tak. I to jest tak naprawdę największa moja zdobycz, że zobaczyłem, jak to wygląda tam. Na najważniejszym festiwalu w konfrontacji z wieloma reżyserami, którzy bardzo też takimi młodymi, różnymi, ale których chcę nie. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Dr Mariusz Wilk Wilczyński, twórca filmów animowanych. Nie ma żadnego wilka, są tylko te chlewne takie. Jest Państwa i moim gościem. Bachanerze, bachanerze. No i to śmichuj chwilę. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze idzie w przygotowaniu listę przewodów Radio Tok FM. Zajmuje prezydent Andrzej Duda. Tok 1. Są tematy trudne i pan dzisiaj prezydent Macron powiedział, że są tematy trudne, ale co mnie bardzo ucieszyło, bo to jest temat, mówię, że są tematy trudne. A proszę, byście jak to powiedział kiedyś poeta sam w ojczyźnie Rafał Krzyw. Odmawiajcie go jedności więc są tematy trudne i padały różne słowa. Oczywiście padały także w trakcie kampanii, ale kampania jest kampanią, powiedzmy sobie to otwarcie. I my politycy do kampanii Anioł Pański nie zdecydował takiej wielkiej Maryi. Wagi w tych relacjach, zwłaszcza i międzynarodowych. Ducha Natomiast zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Tak, oczywiście mamy tematy trudne i te tematy trudne musimy sobie powoli wyjaśnić i podawać między nami. Natomiast generalnie musimy iść do przodu. Te tematy trudne nie mogą stanowić przeszkody w naszych wzajemnych relacjach, w tym, żeby te relacje były realizowane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I powinniśmy też patrzeć na to z tej perspektywy. Boże, mówię, mnie bardzo cieszy to, że Pan prezydent ma otwarte podejście do tego, ja też mam otwarte podejście do tego i pewnie będą trudne tematy, więc pewnie będą trudne rozmowy, ale będą rozmowy, a to jest najważniejsze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci. Przed nami premierowe propozycje w notowanym 332 listę przebojów Radia Tok FM, a zatem nie będziemy już słuchać nagrania, którego słuchaliśmy przed chwileczką, czyli prezydenta Andrzeja Dudy o tematach trudnych. Przechodzimy od razu do propozycji numer 2, a tam Piotr Stenka, Michał Krzymowski, Rafał Kalukin u Dominiki Wielowiejskiej. Tok 2 nie jest to facet, który tylko żyje tym, czy przymiewał mu ciasto awaryjne ze Słupska, bo łatwo za pomocą takich gadżetów stworzyć wrażenie właśnie takiego dziadusia wariatuncia, który siedzi i który jest i straszny, i przerażający, bo wszechpotężny. Moim zdaniem to jest dosyć dobry lider, który udało się założyć bardzo całą politykę. Znaczy skuteczną. Kto myśli narodu przyjemności jest Boże, przynajmniej skuteczną drogą i tak dalej, ze strachu na Boga. Ale i to możemy powiedzieć, były one głównie wynikiem rabunkowej polityki okupanta niemieckiego. Nasze straty gospodarcze to przede wszystkim olbrzymie straty majątku narodowego, sięgające średnio prawie 38% jego stanu sprzed wybuchu.
rozwoju. Przy czym straty te w poszczególnych działach są mocno zróżnicowane. I tak przykładowo straty polskiego kolejnictwa sięgały 84% stanu posiadania sprzed wojny. Przemysłu tekstylnego 70%, energetyki 65%, przemysłu chemicznego również 65%, poczty 62%, przemysłu elektrotechnicznego 55%, spożywczego 53%, metalowego 48%, górnictwa 42%, leśnictwa 28%. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ponad 20% zagród wiejskich. Jednak największe zniszczenia majątkowe dotyczyły ośrodków wiejskich. Największe miały miejsce oczywiście w Warszawie, gdzie między innymi zniszczono 80% zabudowy miejskiej i aż 90% zlokalizowanego w stolicy przemysłu. W ujęciu szczegółowym stan zniszczeń w polskiej stolicy przedstawiał się jeszcze bardziej porażająco. Zniszczeniu między innymi uległo 100% mostu, 90% budynków przemysłowych, 90% obiektów zabytkowych, 90% obiektów służby zdrowia, 70% obiektów oświatowych, 50% elektrowni i 46% gazowych. W ogromnym stopniu zniszczone zostały również wszystkie miejskie sieci w Warszawie. I tak przykładowo zniszczeniu uległo 85% sieci tramwajowej, 70% sieci telefonicznej, 60% sieci elektrycznej, 30% wodociągów i 30% sieci kanalizacyjnej. Poważnym zniszczeniom uległy także inne ośrodki miejskie w Polsce. O skali zniszczeń polskich miast wymownie mówi przykład Elbląga, który dopiero w połowie lat 60. zdołał odbudować swoją infrastrukturę, jaka istniała w mieście przed wybuchem II wojny światowej. Tak naprawdę, dopiero w ostatnich 15 latach samorządy miejskie podjęły wysiłki, aby dokonać pełniejszego bilansu miejskich strat spowodowanych II wojną światową. Taką inicjatywę podjęto m.in. w Warszawie, w czasach, gdy prezydentem miasta był świętej pamięci Lech Kaczyński. Podobne inicjatywy podjęły władze innych polskich miast. Odrębną kwestią jest sprawa wyceny utraconego majątku narodowego. W tym wypadku jego szacunki cechuje znacznie większa rozpiętość. Już pierwsze powojenne szacunki dotyczące utraconego przez Polskę majątku narodowego mówiły o co najmniej 100 miliardach przedwojennych złotych, ale wtedy nie obejmowały one jeszcze Warszawy. Potem kwotę tą Biuro Odszkodowań Wojennych określiło na 258 miliardów przedwojennych złotych, co stanowiło wówczas równowartość 50 miliardów dolarów według kursu z 1939 roku. Dzisiaj eksperci szacują, że wartość utraconego przez Polskę majątku narodowego w czasie II wojny światowej może oscylować nawet w granicach 650-700 miliardów dolarów amerykańskich. Warto jedynie wspomnieć, że autorzy przygotowanego w 2004 roku z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego raportu o stratach wojennych Warszawy wycenili je na 54 miliardy dolarów. Na prawie 40 miliardów dolarów wyceniony został w 2006 roku przez naukowców z Łódzkiego Towarzystwa Ekonomicznego utracony w czasie wojny majątek Łodzi. Nadal w wielu polskich miastach trwają prace związane z oszacowaniem wartości utraconego w czasie wojny majątku. Należy jednak podkreślić, że wszystkie wspomniane szacunki strat nie obejmują strat indywidualnych obywateli. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowany przez pana doktora Leszka Pietrzaka. Na zegarach 24 minuty po godzinie 12, o godzinie 12.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Bardzo serdecznie witamy we w naszym studium pielgrzymów. Pielgrzymi przybyli do nas z Oświęcimia, z Hełka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryza Przedziewica. Jest z nami ksiądz Łukasz, który tutaj przewodniczy grupie pielgrzymkowej. Jest to pielgrzymka księża Łukaszu. W jakie miejsca? Właśnie rozpoczęliśmy wczoraj dokładnie nasze pielgrzymowanie i mamy takie trzy miejsca, które chcieliśmy nawiedzić. To jest oczywiście stolica Warszawa,
dzisiaj Toruń i jutro pozostaje Lichwin. Ksiądz jest z Oświęcimia, tak? Tak, pracuje w Oświęcimiu z parafii, w parafii świętego Maksymiliana Męczennika. Proszę bardzo, pozdrawiamy całą parafię i parafianek, którzy są na miejscu i którzy są wraz z wami tutaj, prawda? No bo nie wszyscy zmieściliśmy się tutaj naszym studiom, są również pierwszymi na dole w kaplicy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy z Oświęcima i z Chełmka. I kogo pozdrawiamy, księżu Łukaszu? Przede wszystkim pozdrawiamy naszych parafian na czele z księżmi pracującymi w naszej parafii. Osobiście też pragnę pozdrowić swoją rodzinę, mamy, siostrę, braci i wszystkich przyjaciół, znajomych, a także uczniów, których uczę w szkole. Teraz mamy czerwiec, maj, to są takie miesiące święceń, a które rocznice święceń w tym roku przypada 8. rocznica święceń. 8. rocznica, to też nie ma to próbować zabrać. Wczoraj mieliśmy przepiękne święto. Tak. Sprawowaliśmy Eucharystię, modliliśmy się właśnie w Warszawie. Obok księdza Łukasza jest małżeństwo. Pan Michał wraz z panią Teresą. Witam również serdecznie. Kogo pozdrawiamy? Może żona pierwsza. Pozdrawiamy swoje córki, Kasię i Dominikę, wszystkich znajomych, księdza proboszcza z naszej parafii, księży tam pracujących. A państwo jesteście z jakiej parafii? Jesteśmy z Chełmka, z Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzia, pozdrawiamy właśnie serdecznie księdza proboszcza Andrzeja. Chcę pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja. Ja osobiście też pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, przede wszystkim moje też córki. I chciałem pozdrowić wszystkie osoby po przeszczepie, bo jestem osobą po przeszczepie od prawie 9 lat. Dziękuję. I chyba również dołączamy się do tych pozdrowień dla wszystkich osób chorych i cierpiących, które teraz łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, przeżywając trudne chwile swojego życia, chociażby leżąc w szpitalach, czy nawet przeżywając krzyż cierpienia. Chcemy do naszej modlitwy różańcowej włączyć wszystkie intencje na wasze drodze, tak aby też wraz z wami pomóc wam w ten sposób poprzez naszą modlitwę w dźwiganiu tego krzyża, poprzez ten krzyż cierpienia. Myślę, że tutaj pan Michał może pana najlepiej powiedzieć, że jest człowiek niezmiernie blisko Jezusa Chrystusa cierpiącego. Tak, w tych chwilach szczególnie się człowiek zbliża do Pana Boga, do Pana Jezusa, wiedząc, że jedyny ratunek to właśnie jest Bóg. Zapłać, niech Pan Bóg usławi Państwu na dalsze lata życia, na małżeńskiego, rodzinnego. I tutaj jest z nami również Pani Józefa. Witamy, Pani Józefo. Witam. Pani Józefa jest z skąd? Jestem z pielgrzymką z Oświęcimia, z parafii świętego Maksymiliana, czyli tutaj, gdzie posługuje ksiądz Łukasz, tak? Tak. I kogo pozdrawiamy, Pani Józefa? No, pozdrawiam moją rodzinę, moich przyjaciół pozdrawiam. I pozdrawiam kogoś miłego mojemu sercu. Pięknie. Obok Pani Józefy jest Pani Zofia. Pani Zofio. Ja też jestem w Oświęcimiu z parafii świętego Maksymiliana. I serdecznie pozdrawiam moje dzieci, wnuki, prawnuki i klub inteligencji katolickiej. Jestem jego członkiem z Oświęcimia. Pani Zofio, a czy podczas pielgrzymki byliście już chociażby w sanktuarium, zaświęcowali Pani jazdy w ewangelizacji? Jeszcze. Będziecie, tak? Będziemy, czekamy na to z tęsknotą, tak. O, dzisiejszą, o której godzinie? Tak, na 15:15, tak, na piękne krąpy do Bożego Miłosierdzia. To też tam, proszę, zostawcie intencje, którymi pielgrzymujecie przed obliczem Matki Bożej, przed którym Ojciec Święty polecał tak wiele spraw, swoich osobistych spraw całego Kościoła. I też tam, przed tym cudownym wizerunkiem, proszę polecić też sprawy całej rodziny Radia Maryja. I jest z nami również Pani Krystyna. Witam serdecznie całe Radio Maryja i chciałam pozdrowić przede wszystkim moje dzieci i wnuki, moją swatową wspaniałą, którą bardzo dobrze się dogadujemy. I pozdrawiam naszego księdza proboszcza przede wszystkim, wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii i wywodzących się z naszej parafii oraz
akcję katolicką Bractwo Trzeźwości, do którego od początku już ponad 30 lat trwa u nas i należy. I pozdrawiam wszystkie zespoły. Zespoły nie mogę być będący przy naszej parafii. Pięknie. Również dołączam się do tych pozdrowień. I proszę powieść o swoich intencjach, z którymi tutaj przybyliście. Też radiosłuchacze, którzy są teraz wraz z nami, mówimy o tych intencjach, które leżą nam na sercu i złóżmy je w naszej wspólnej modlitwie różańcowej. Do tych intencji pragniemy dołączyć następujące: o zdrowie dla księdza biskupa Kazimierza Rzeczana, dla księdza biskupa Gerarda Kusza, dla księdza biskupa Mariana Rojka, o zdrowie dla ojca Jana Króla i jego mamy pani Józefy, o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza Tylka, a także modlimy się za naszą ojczyznę, za wszystkich chorych, cierpiących i we wszystkich intencjach modlących się wraz z nami. Rząd, na którego czele stanie, dzięki pomocy Irlandczyków z Belfastu, będzie miał co prawda większość, ale nie znaczną, więc paraliż jego prac jest możliwy. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyfem Piłatem, ukrzyżowany, umarł po grzechy, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Świętego Chrztu powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego podania dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o wzrost cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.